Cztery oczy. Poranna rozmowa Radia Opole. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, witam pana, witam wszystkich radiosłuchaczy. Mateusz Morawiecki był na Opolszczyźnie jako wicepremier, a jako premier chyba przyjedzie po raz pierwszy. Tak, dokładnie. Jako premiera pana Mateusza Morawieckiego na Opolszczyźnie jeszcze nie było. Jest to pierwsza wizyta, także można powiedzieć, że jest to taki historyczny dzień. No pamiętam, że były takie przymiarki do wizyty w Kędzierzynie-Koźle. Ostatecznie do niej nie doszło, no ale mamy za to wizytę w Opolu, czyli w stolicy województwa. Tak. Jak wygląda program tej wizyty? Program wizyty wygląda mniej więcej tak samo, jak te wszystkie inne wizyty w ramach akcji Polska jest jedna. Czyli będzie to spotkanie składało się jak gdyby z dwóch części. W pierwszej części tam na pewno pan premier poopowiada o tych wszystkich działaniach rządu Prawa i Sprawiedliwości, o tych ważnych rzeczach, które dzieją się na dzień dzisiejszy i o tym wszystkim też, co będzie się działo w najbliższym czasie. Druga część poświęcona jest kwestii pytań, czyli uczestnicy tego spotkania będą mogli zadawać pytania, pan premier Morawiecki będzie udzielać odpowiedzi. Wybraliście Centrum Wystawienniczo-Kongresowe, czyli taką placówkę, gdzie no może się zmieścić bardzo wielu słuchaczy. Tak. Myślę, że spotkanie z panem premierem będzie miało duże zainteresowanie, ale też no, niestety Opole jest dość mocno rozkopane i te wszystkie... To prawda. Instytucje, które mają w dyspozycji odpowiednio dużo sal, tam jednak te parkingi, nie wygląda to dobrze. Spodziewacie się właśnie dużej frekwencji? No myślę, że tak. Myślę, że będzie na pewno duża, a może nawet i bardzo duża frekwencja. Spotkanie jest otwarte. Spotkanie jest otwarte, także każdy może przyjść, zadać pytanie. No oczywiście ten czas jest ograniczony. No właśnie chciałem zapytać, jak długo planujecie się spotykać z Opolanami? Mniej więcej do 2 godzin. Czyli to takie jak wszystkie spotkania w ramach akcji Polska jest jedna. No tak, dokładnie. I to nie jest jedyne takie spotkanie w tym tygodniu, bo w sobotę przyjeżdża posłanka Joanna Lichocka, no, członek Rady Mediów Narodowych. Tak, bardzo ważne też spotkanie pani poseł Joanna Lichocka odbędzie 3 spotkania na terenie województwa opolskiego. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Strzelcach Opolskich o godzinie 13:00. Później udamy się do Olesna i kolejne spotkanie odbędzie się w powiecie namysłowskim. No prawdę powiedziawszy, to tych gości już mieliśmy, no, kilkunastu to może przesadzę, ale kilku na pewno, ale pewnie kilkunastu ich będzie do końca akcji. No tak, ta akcja trwa i trwać jeszcze będzie. Z tego, co jest mi wiadomo, ma być ta akcja prowadzona mniej więcej do końca lipca. No, jest to bardzo ważny element. Dzięki takim spotkaniom my jako politycy dowiadujemy się tak naprawdę, gdzie, w którym momencie popełniliśmy błąd i jeżeli takie się pojawiają postulaty, sugestie, to oczywiście będziemy brać w przyszłości je pod uwagę, ale dzięki takim spotkaniom dowiadujemy się też, czego tak naprawdę społeczeństwo w Polsce, bo przecież te akcje odbywają się na terenie całej Polski. I to w mniejszych miasteczkach. Tak, gdzie rzadko politycy ci pierwszoligowi przyjeżdżają. Tak, staramy się docierać, no oczywiście nie jest możliwą rzeczą, żeby być wszędzie, w każdej jednej miejscowości, ale właśnie też w takich tych niewielkich miejscowościach, dzięki temu no ten przekaz społeczny jest taki bardziej dokładny i tutaj mieszkańcy poszczególnych miejscowości mają okazję właśnie mówić otwarcie, krytykować również nas, ale mówić o tym, co tak naprawdę im przeszkadza, jakie mają jeszcze oczekiwania, jeśli chodzi o te zmiany systemowe, ale też rozmawiamy na temat problematyki takiej bezpośrednio lokalnej. Bardzo ważne spotkania. Zazwyczaj są to bardzo merytoryczne spotkania i ja po raz kolejny podkreślę, że z każdego jednego spotkania ja jako szefowa regionu tak naprawdę uczestniczę praktycznie we wszystkich spotkaniach. Spisywane są pytania, postulaty i
co tydzień w poniedziałek przesyłam informacje do Warszawy. Pani poseł, o co pytają Opolanie? No, była pani na większości tych spotkań. O co pytają? Wiele takich postulatów, wniosków powiela się. Między innymi te początkowe spotkania Cela Plus. Cela Plus. Cela Plus, czyli to dotyczyło tego, kiedy zostaną ukarani ci, którzy dopuszczali się czynów zabronionych. Oczywiście tutaj mieli uczestnicy na myśli chociażby komisję Amber Gold, komisję weryfikacyjną i tak dalej, i tak dalej. Kolejnym takim powtarzającym się wnioskiem, postulatem, no to oczywiście problem osób starszych, emerytur, czyli też kwestie dotyczące podniesienia emerytur, ale też zniesienia jak gdyby podatku. No i tak jak mówiłam, dużo spraw dotyczyło bezpośrednio już takich konkretnych, lokalnych, ale tematy... Każde miasteczko ma własne problemy. Dokładnie, ale tematyka, tak jak zauważyłam, to w zależności od tego, kto odwiedza województwo opolskie, tak nakierowana jest ta tematyka. W momencie, kiedy mieliśmy na przykład pana posła Arkadiusza Mularczyka, który zajmuje się odszkodowaniami, tematyka była bardziej skupiona, jeśli chodzi o tą ogólnopolską, właśnie w tym temacie. Czyli reparacje wojenne od Niemców, ewentualne do odzyskania. Tak. Jak mieliśmy spotkanie z panem posłem Marcinem Chorałem, który ma zająć się właśnie kwestiami wycieku VAT, to te pytanie też były ukierunkowane na tą tematykę plus lokalne. Jak był pan poseł Stanisław Piotrowicz? Kwestie związane jak gdyby bardziej tematycznie, ponieważ jest to przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, z wymiarem sprawiedliwości. Jak była pani Anna Zalewska, minister edukacji. To była edukacja. I myślę, że to jest też bardzo dobre rozwiązanie, że za każdym razem, kiedy pojawia się na Opolszczyźnie, czy w ogóle na terenie kraju, jest to poseł lub minister, który zajmuje się konkretnym obszarem i w tym momencie też mieszkańcy mogą dopytać szczegółowo lub też postawić konkretne wnioski, postulaty. A tak chciałbym jeszcze zapytać o to, czy zdarzają się jakieś incydenty, bo jak śledzę te media, które są powiedzmy nieprzychylne rządowi, no, choćby Gazetę Wyborczą, to ona, śledząc tą waszą akcję, raczej nagłaśnia przypadki jakichś tam takich starć między politykami, a tymi, którzy przychodzą i no, ich krytykują. Powiem, że niestety nie śledzę Gazety Wyborczej, także nie wiem w jaki sposób, co znaczy, tam opisują. Raczej spotkania w Polsce, natomiast na Opolszczyźnie nie było incydentów. Jeśli chodzi o spotkania na Opolszczyźnie, to muszę powiedzieć, że no są to spotkania bardzo fajne, merytoryczne. Nie ma, można powiedzieć, żadnych takich większych incydentów. Jeden taki mieliśmy w Kędzierzynie Koźlu była tam taka swego rodzaju demonstracja w momencie, kiedy przyjechał pan poseł Stanisław Piotrowicz. Natomiast same spotkania naprawdę odbywają się w taki kulturalny sposób, są tak naprawdę dobrze prowadzone. Staramy się tak, żeby jak największa liczba osób mogła zadać pytanie, dlatego też ja za każdym razem na początku proszę uczestników o to, żeby te pytania były pytaniami, bo wiadomo, że jest lista... A nie oświadczeniami, bo bardzo często tak jest tak, że no ja też się nie dziwię, że tacy uczestnicy no chcieliby po prostu wygadać się. Mają taką potrzebę, jest to, można powiedzieć, jedyna dobra okazja. Natomiast no powiem tak, że zdarzały się też takie sytuacje, gdzie pojawiały się osoby, które towarzyszyły nam na prawie wszystkich spotkaniach, tak jak i TVN. Nawet ostatnio, jak było spotkanie w Zdzieszowicach,
ponieważ ja uczestniczę we wszystkich spotkaniach, rozpoznałam tą grupkę, przywitałam bardzo serdecznie, nawet zaprosiłam do współpracy w kwestiach logistyki i byli też bardzo, bardzo serdecznie przywitani brawami na sali, po czym po 10 minutach wyszli. Przypominam, że naszym gościem jest dzisiaj poseł Prawa i Sprawiedliwości Katarzyna Czochara. Drugiej części rozmowy można posłuchać w drugim programie Radio Opole, a posłuchać i zobaczyć na naszej stronie radioopole.pl. Pani poseł, wspomniała pani o wizycie Marcina Horały. To kolejna właśnie komisja taka śledcza sejmowa dotycząca wyłudzeń podatku VAT. Tak. I tu chciałbym się chwilę zatrzymać nad tym wątkiem, bo w tym tygodniu pojawił się raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący właśnie działań rządu w sprawie zatamowania tego wycieku VAT-u. I powiem pani, że byłem mocno zaskoczony, dlatego że czytałem wiele raportów Najwyższej Izby Kontroli. I to jest taka instytucja, która zawsze znajdzie jakby dziurę w całym, zawsze jakieś nieprawidłowości wykazuje. Tymczasem ten raport był generalnie jakby niezwykle pozytywny. Stwierdzono, że resort finansów nie popełnił błędów, a skuteczność tych podjętych działań, tego całego pakietu, łącznie z jednolitym plikiem kontrolnym, jest naprawdę bardzo duża. 30 miliardów. Więcej niż kiedyś. Mhm. Dokładnie. Nawet więcej tam, z tego co usłyszałam ostatnio na spotkaniu z panem premierem Morawieckim, mówił o 40 miliardach złotych wpływów z tytułu właśnie uszczelnienia VAT-u. No i to, szanowni państwo, pokazuje, jak za czasów Platformy Obywatelskiej działał system, a właściwie nie działał. Czyli stworzono taki klimat, który bardzo szybko wykorzystywały firmy zagraniczne, takie bardzo duże, i przez to tak naprawdę budżet państwa tracił ogromne dochody. No i to jest niedopuszczalną rzeczą, żeby państwo polskie, czy też inne, żeby doprowadziło do takiej sytuacji, i wiedząc tak naprawdę, co się dzieje, jak to wszystko się odbywa, no nie próbowało w ogóle przeciwdziałać tej sytuacji. I dlatego też taka komisja sejmowa powstanie, bo też Polacy powinni dowiedzieć się, w jaki sposób to było realizowane i kto tak naprawdę ponosi za to odpowiedzialność, bo tu też jest bardzo ważną kwestią, że trzeba pokazać, wskazać, kto tak naprawdę jest odpowiedzialny za tego typu sprawy, dlaczego odbywało się to tak za rządów Platformy Obywatelskiej PSL. Teraz w momencie, kiedy przyszły rządy Prawa i Sprawiedliwości, pokazaliśmy, że jak się chce, tak naprawdę można zrobić wiele, również właśnie w sprawach uszczelnienia VAT-u. No a tych pieniędzy po prostu państwo potrzebuje. No dokładnie, dzięki tym właśnie środkom z uszczelnienia VAT-u mogliśmy dać rodzinom 500+, czyli zwróciliśmy godność, taki szacunek dla tych wszystkich rodzin, które do niedawna wielokrotnie, w wielu przypadkach żyło na skraju biedy. To na koniec zaprośmy jeszcze raz Opola na spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim. Centrum Wystawniczo-Kongresowe w Opolu, godzina? Godzina 17, ulica Wrocławska 158. Szanowni państwo, bardzo serdecznie zachęcam. Bardzo ważne spotkanie. I proszę. Jest okazja porozmawiać z premierem. Dokładnie, jest okazja porozmawiać z premierem o Polsce. A relacja z tego spotkania oczywiście na antenie Radio Opole. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Naszym gościem była dzisiaj Katarzyna Czochara, liderka PiSu na Opolszczyźnie. Dziękuję bardzo. Cztery oczy. Poranna rozmowa Radio Opole.